Z Ewangelii według świętego Łukasza. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo pragnę, aby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakże jestem udręczony, aż się to wypełni. Czy sądzicie, że przyszedłem, aby dać ziemi pokój? Ależ nie, mówię wam, raczej rozłam. Odtąd bowiem w jednym domu będzie 5 poróżni się między sobą, 3 stanie przeciwko 2, a 2 przeciwko 3. Poróżnią się ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. Jest rzeczą niezwykle piękną móc dzisiaj na moment zatrzymać się nad tym słowem, myślę po to, by móc kontemplować serce Pana Jezusa. Bo to serce nam dzisiaj pokazuje, że jest sercem spragnionym. Serce Jezusa, które jest spragnione do tego stopnia, że to pragnienie w sercu Jezusa sprawia Jego udręki. Jest powodem Jego udręki. Oto popatrzcie, bracia i siostry, Jezus mówi dzisiaj tak: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. I dalej Pan Jezus dodaje: chrzest mam przyjąć i jakże jestem udręczony, aż się to wypełni. Bo to słowo może nas troszkę zdziwić, bo jesteśmy w 12 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a więc już nie na początku, ale jeszcze jesteśmy przed męką i śmiercią. Jesteśmy w takim momencie, w którym Pan Jezus, można powiedzieć, budzi zachwyt. Tam, gdzie idzie, jest wiosna Kościoła. Tam, gdzie idzie, budzi się życie. Tam, gdzie idzie, czyni cuda. Gdzie dotyka, tam zmartwychwstają. Tam, gdzie dotyka, tam też uzdrawia. Dzieją się ogromne rzeczy, dzieją się ogromne znaki w mocy Ducha. Duch Święty działa. Ale Pan Jezus mówi dzisiaj tak: przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bardzo pragnę, aby już zapłonął. To znaczy, bracia i siostry, że to, co my widzimy w życiu Jezusa, to, co Pan Jezus robi, mówi: ale to jeszcze nie jest moje ostatnie zdanie. To jeszcze nie jest ta moc i to nie jest ta siła. I Pan Jezus mówi, że bardzo cierpi, jest udręczony, aż się to wypełni. Bardzo cierpię, aż się to wypełni. Jestem udręczony, aż się to wypełni. Popatrzcie, Pan Jezus jest udręczony nie dlatego, że czeka na śmierć, która przyjdzie, dlatego, że Pan Jezus głosi Królestwo Boże i ona prędzej czy później musi na Niego przyjść. Pan Jezus w tej śmierci, w tym wydarzeniu paschalnym, widzi źródło eksplozji Ducha Świętego. Oto popatrzcie, bo myślę, że to słowo jest niezwykle dla nas ważne, jak dalece inaczej Pan Jezus interpretuje krzyż. Bo to, co nam się jawi na pierwszy rzut oka jako miejsce kaźni, jako miejsce samotności, odrzucenia, bólu, cierpienia, samotności, śmierci, dla Pana Jezusa jest momentem eksplozji Ducha. Jest momentem, w którym otwiera się Jego serce, i On w mocy Ducha Świętego obejmuje cały świat. Już nie tylko Jerozolimę, już nie tylko Galileę, już nie tylko Dekapol, ale cały świat. Pan Jezus mówi: jestem udręczony, aż się to wypełni. To znaczy, cierpię z powodu tego, że jeszcze śmierć nie przyszła. Cierpię z powodu tego, że to jest jeszcze przede mną. Moją misją jest to, żeby ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Dlaczego o tym mówię, bracia i siostry? Bo my się nazywamy chrześcijanami. Być chrześcijaninem to znaczy iść drogą Jezusa. Być chrześcijaninem to znaczy mieć Jego pragnienia w sercu. Więc ja pytam dzisiaj, jakie są Twoje pragnienia? Czy masz w sercu pragnienie, żeby Twoje życie wydawało owoce pełne Ducha? Żeby Twoja śmierć wydała takie owoce, że otworzy ramiona dla wielu, którzy może w życiu nie poznali Boga? Czy masz w sobie dzisiaj te pragnienia? Czy cierpisz udręki, że Twoja śmierć jeszcze nie przychodzi? Że Twoja śmierć, czyli moment, który jest zjednoczeniem z Ojcem, niezwykle życiodajnym, że jeszcze nie przychodzi,
Oto popatrzcie, Pan Jezus mówi tak, jeżeli będziecie moimi uczniami, musicie za mną podążać. Jeżeli będziecie moimi uczniami, to w momencie, który może wam się wydawać bardzo trudny, a takie momenty przychodzą w naszym życiu, momenty samotności, momenty opuszczenia, momenty choroby, to są krzyże naszego życia. W takim momencie, kiedy będziecie jedno wołać, tak jak Pan Jezus, Boże mój, czemuś mnie opuścił, i świat będzie myślał, rzeczywiście Bóg was opuścił, że w takim momencie będziecie eksplodować mocą Ducha Świętego. To jest, bracia i siostry, prawda o nas, którzy chcemy żyć Panem Jezusem, którzy chcemy codziennie wsłuchiwać się w Jego Słowo, którzy konfrontujemy się codziennie w Jego obecności z tym Słowem, po to, żeby nasze serce biło rytmem Jego serca, żeby nasze pragnienia stawały się pragnieniami Jego serca. Ale co to jeszcze znaczy, bo to Słowo nam mówi dzisiaj o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Tym ogniem oczywiście jest Duch Święty. Człowiek, który żyje w mocy Ducha Świętego, prędzej czy później najwięcej tego Ducha Świętego można zobaczyć w człowieku, który jest człowiekiem zjednoczonym w tajemnicy krzyża. To nam pokazuje to Słowo. Ale dalej to Słowo nam pokazuje, że żyć Duchem Świętym to nie jest rzecz prosta. Bo Pan Jezus mówi, że z powodu tego, że będziecie żyć w mocy Ducha Świętego, będziecie między sobą poróżnieni. Będą między wami podziały. Nie będzie łatwo. Człowiek, który stara się żyć według Ducha Świętego, prędzej czy później musi liczyć się z niezrozumieniem, z odrzuceniem, z samotnością. Popatrzcie, jest taki fragment u Jeremiasza, proroka, który jest młody, który ma głowę pełną ideałów, który jest prorokiem naprawdę wielkim, wychował się niedaleko Jerozolimy. Miał oczywiście w sercu najpiękniejsze pragnienia, pójść do Jerozolimy, pokazać, że jest Bóg. Bo zobaczył, że ta Jerozolima, miasto święte, zaczęło popadać w grzech. I kiedy zobaczył, że nie ma w tym mieście poparcia, człowiek pełen ducha zaczął cierpieć i mówi do Boga, Boże, uwiodłeś mnie. Zabierz ode mnie to, co mi dałeś. Już nie chcę być prorokiem. Rozumiecie, że być człowiekiem, który jest wypalany przez ogień, nie jest prosto. I wtedy Pan mówi do niego, dobrze, Jeremiaszu, ale ważne jest to, ja ci pomogę, ale najpierw nawrócisz swoje serce. Także najpierw, bracia i siostry, ten Duch Święty, ten ogień potrzebny jest nam. Żebyśmy my mogli eksplodować w mocy Ducha Świętego, potrzeba jest odkryć to, że jesteśmy chrześcijanami, że żyjemy Duchem, który został nam dany darmo w momencie Chrztu Świętego. To jest niezwykle piękne słowo, niezwykle ważne, bo jeżeli tak będzie, to będziemy żyć tak jak Maryja. Popatrzcie, w życiu Maryi przyszła pełnia Ducha Świętego. Maryja została jak naczynie wypełniona po brzegi Duchem Świętym. Ten Duch Święty po kolei to, co miała, jej zabierał. Zabrał jej plany, zabrał jej jakąś przyszłość. Maryja pozwoliła się mu całkowicie poprowadzić. Dzisiaj w przepięknej ikonografii Maryja jest ukazywana jako krzew płonący, to znaczy ten krzew jest zapalony, ale ten ogień cię nie zniszczy. To jest symbolika krzewu gorącego z Księgi Wyjścia, takim jest też krzyż, Chrystus na palu. Nie. To jest krzyż, miejsce, które płonie, ale cię nie zniszczy. Ale możesz to pojąć tylko wtedy, kiedy twoje pragnienia są pragnieniami Jezusa. Kiedy w sobie masz najpierw Ducha Świętego, kiedy żyjesz tym Duchem Świętym i ten Duch Święty podprowadza cię ostatecznie, jeżeli z dnia na dzień, tak jak Pan Jezus, żyjesz, konfrontujesz się z wolą Ojca. Ostatecznie ta wola może cię poprowadzić do miejsca, które się nazywa krzyż. I ten krzyż może być nieraz tak bardzo trudny, jak w życiu Pana Jezusa, że zawołasz, Boże mój, czemuś mnie opuścił, ale jeżeli jesteś człowiekiem pełnym Ducha, to ten moment nie będzie momentem ciemności, ale będzie momentem eksplozji, momentem, w którym rzeczywiście pokaże się twoja moc i twoja potęga. Popatrzcie, bracia i siostry, ostatni przykład wam podam, święty Maksymilian Maria Kolbe i jego śmierć. W oczach świata śmierć najgłupsza z możliwych. Pewnie jakiś trudny wybór, pewnie, że mógł jeszcze pożyć, posłużyć jeszcze innym,
zdecydował się na taką śmierć. I ta śmierć, dzisiaj wiemy, że moment Jego śmierci, a potem cała historia, popatrzcie, jest do dzisiaj, przyciąga rzesze ludzi. To jest człowiek pełen Ducha Świętego. To jest człowiek, który przyszedł ogień rzucić na ziemię i w momencie Jego męczeńskiej śmierci ten ogień eksplodował. Ten ogień został uruchomiony. Moment śmierci, który nam się kojarzy dzisiaj może bardzo źle, który nam się kojarzy dzisiaj z jakimiś ciemnymi barwami, ze strachem, z lękiem, może być momentem, w którym objawi się Twoje najpiękniejsze oblicze. Czego Wam z całego serca życzę i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.